z Podusią. No właśnie, jak to się stało, że dzisiaj tutaj z nami jesteś? Ponieważ jesteśmy razem na grupie Łobuziary, zauważyłam na waszych prywatnych profilach, że jest informacja o właśnie Odysei Poetyckiej. A że Odyseja jest we Wrocławiu, a ja mieszkam blisko Wrocławia, postanowiłam spotkać się z moimi internetowymi znajomymi. Świetnie, bo poezji nie piszesz. Nie, nie piszę. Nie piszesz, a lubisz czasami poczytać? Tak. Mhm. A co dla ciebie, jeśli pozwolicie, kochani, to trochę odchodzimy od tematów poetyckich. Czym dla ciebie jest ta grupa? Ta grupa stricte w tym momencie jest już typowo grupą taką sportową, ale wcześniej była również terapią. Terapią, ponieważ mój syn chorował onkologicznie. Teraz już jest zdrowy, ale tak jakby w tamtym momencie potrzebowałam jakiejś odskoczni. Chodzenie, sport, internetowe spotkania w grupie Łobuziary naprawdę dały mi dużo takiego odpoczynku, relaksu. Także. Słuchaj, ja wiem, że kilka osób z Łobuziar nas teraz słucha. Powiedz, z kim ty tutaj przyjechałaś dzisiaj? A ja tutaj zaprosiłam jeszcze Pawła, barmana. Tak, który również jest z tej grupy. Tak, też jest. Ale Paweł nie chce tutaj przyjść, on tam stoi, siedzi z tyłu i filmuje, żeby pokazać, że... Bo on się wstydzi mnie. Że wiecie, kochani, że poezja łączy bardzo różne grona ludzi. Co dzisiaj nam przeczytasz? No bo przeczytać musisz. Skoro już usiadasz przed mikrofonem, to tak, przeczytać musisz. Tak, ja tutaj przeczytam, oczywiście znalazłam na profilu Magdy Kokon, poezja sercem pisana. I tutaj takie dwa... Przeczytasz dwa wiersze Magdy? Tak. Dobra. Ja się boję jej wiersze czytać. Byłaś. Powodzenia. Dziękuję. W tumanie kurzu nie odnajdziesz imienia. Byłaś jak źle zrobiony tatuaż na zbyt pragnącym ciele. Na tle dawnych obrazów ukryta twoja podobizna, zapisana złą odbitką na niewywołanej kliszy. W twoim cieniu schwytana jasność na przyszłe spotkanie bez zbędnego spełnienia. To jeden wiersz. Brawo, kochani. Piękny. No i pięknie przeczytany, prawda? No, się dziewczyna przygotowała w 5 minut. A tak mają sportowcy, kochani. Dobra, lecimy z tym, lecimy. Szkoda czasu. Energię to... Nie? Tak to jest. Wczucie. Może jeszcze choć trochę...